Prasa tutaj w okolicy nazywa się królem polskiej gastronomii. No łącznie w Polsce posiadamy ponad 100 lokali. Wojciechu, jak to się w Twoim życiu wszystko zaczęło, jeśli chodzi o tą gastronomię? Bo z tego, co słyszałem, dużo zawdzięczasz sanepidowi. Jeżeli ktoś szuka biznesu, który szybko go wzbogaci, no to wtedy na pewno polecam gastronomię, bo ten biznes się zwraca błyskawicznie. Otwierając taki swój lokal, powiedzmy, pod marką Biesiadowo, pakując w niego 50 tysięcy, bardzo często się może zdarzyć, że inwestycja zwróci się już w pierwszym miesiącu. Nie sztuką jest wejść w biznes. Sztuką jest w odpowiednim momencie z tego biznesu wyjść. Czyli trzeba umieć się po prostu przebranżowić jak najszybciej. Jak to jest w ogóle możliwe, że ty, mając 17 lat, byłeś szefem komisu samochodowego i sam sobie go założyłeś i miałeś tych aut naprawdę mnóstwo? Ile samochodów finalnie sprzedałeś? To znaczy w pierwszym roku działalności sprzedałem ponad 1800 samochodów na jednym placu, a stworzyłem całą sieć tych komisów i miałem tak docelowo 4 komisy, takie dosyć duże, w samej Łodzi. Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski. Wojciech Goduński to prawdziwy król polskiej gastronomii i biznesu franczyzowego. Pośrednio zatrudnia kilka tysięcy osób i prowadzi ponad 100 lokali. Mimo olbrzymiego sukcesu zawodowego, nie osiadł na laurach i cały czas stara się rozwijać swoje projekty. Z uwagi na jego bogate życiowe doświadczenie, moglibyśmy w pełni pominąć wątek pojazdów, którymi dysponuje, i przejść od razu do konkretów, ale pomyślałem, że być może na kanale są osoby, które zastanawiają się, jakimi autami dysponuje mój dzisiejszy gość. Jeden Mercedes to jest GLS, drugi to jest GLE z takim silnikiem plug-in. Jest zasilany i dieslem, i benzyną. To jest typowy Mercedes w dieslu. Byłem przekonany, że w kryzysie, że podczas kryzysu, podczas pandemii, idąc kupować samochody marki premium, będę obsłużony praktycznie od ręki, gdzie czekałem na sprzedawcę praktycznie 40 minut, żeby sprzedawca doszedł do mnie i w ogóle zaczął ze mną rozmowę. Okazuje się, że kupę ludzi z różnych branż bardzo dobrze zaczęła prosperować jakby na kryzysie, na pandemii. No i po prostu pojawił się nowy segment klientów premium. Dlatego na samochody premium też dzisiaj się czeka prawie, na niektóre marki, prawie do roku. Potrzebowałem dużego SUV-a, tak na dobrą sprawę. Wybór był między w zasadzie BMW X7 i Mercedesem, GLS-em. No to są największe SUV-y w tej chwili na rynku europejskim dostępne, także no to był po prostu wybór przemyślany. Z X7 to różnie bywa, co udowodnił w jednym z ostatnich odcinków jeden z moich gości, Łukasz. Tak. Nie wiem, czy widziałeś ten materiał. Tak, widziałem ten odcinek. Jeśli chodzi z kolei o kwestie związane z silnikami tych samochodów, miało to dla Ciebie znaczenie? W zasadzie szukałem tylko i wyłącznie ekonomicznych samochodów. Nie patrzyłem na jakieś duże, potwornie wielkie silniki z Bóg wie jaką mocą. Tak na dobrą sprawę w tym okresie posiadałem jeszcze Forda Mustanga GT w kabriolecie, ale tak na dobrą sprawę w ostatnim okresie praktycznie nie korzystałem z tego samochodu. Właśnie 2 tygodnie temu go sprzedałem. Okazało się, że w tym sezonie przejechałem nim tylko 300 km. Stwierdziłem, że kolejna droga zabawka, która stoi w garażu, jest mi zupełnie niepotrzebna. A motocyklem ile przejeżdżasz w ciągu roku? Motocykl ma 3 lata, ma najechane 11 tysięcy km. Także też nie jeżdżę za często tym pojazdem. Na motocyklu znajdują się grafiki, które są nawiązaniem do Twoich tatuaży. Czy możesz tę kwestię rozwinąć? Tak, tak. Motocykl jest ręcznie malowany. Wszystkie moje tatuaże, które posiadam na swoim ciele, są przeniesione jakby na motocykl. Jest tam wizerunek mojej żony, mojego syna, między innymi. Motocykl wygląda zjawiskowo, jest jedynym takim motocyklem na pewno na świecie. Motocykl sam się praktycznie prowadzi. W tle będziemy słyszeli cały czas jakiś warkot silnika z tego względu, że jesteśmy bezpośrednio na terenie Twojej firmy, gdzie zaparkowanych jest kilkanaście aut dostawczych, które uzupełniają Twoją flotę pojazdów. Ile łącznie masz tych aut? Myślę, że około 40 paru samochodów jest w tej chwili. Nie wiem dokładnie, nie liczyłem tak szczerze mówiąc w ostatnim okresie tych samochodów, ale samochody, większość samochodów to są busy, które służą nam do logistyki. Po prostu wszystkie nasze sieci zaopatrywane są z tego miejsca, żeby mieć jednolitość produktów w każdym z lokali. Każdy lokal zaopatrywany jest tymi samymi produktami. I co ciekawe, jako przedsiębiorca mający ogląd na wiele branż, zdradziłeś mi jeszcze przed dzisiejszym wywiadem, że prostym pomysłem na biznes jest flipowanie na samochodach, nawet tych dostawczych, że dzisiaj znalezienie auta z dnia na dzień jest praktycznie niemożliwe i Ty coś o tym wiesz. Tak, jest to bardzo duży problem. W tej chwili na samochody dostawcze czeka się w Polsce po kilka miesięcy. Także na pewno dobrym pomysłem dla
dla przedsiębiorców byłoby zakup takich samochodów po prostu za gotówkę i poczekanie kilku miesięcy, aż te samochody przyjadą na plac i sprzedawanie ich po prostu od ręki. Wtedy na każdym samochodzie można zarobić przynajmniej kilka do kilkunastu procent. Prasa tutaj w okolicy nazywa się królem polskiej gastronomii. Też tak pod takim szyldem w kraju czasami funkcjonujesz w jakichś artykułach, powiedzmy, czy w takiej obiegowej opinii. Skąd się ten przydomek wziął? To znaczy, kiedyś powstał taki artykuł. Jedna z gazet po prostu napisała o mnie król polskiej gastronomii. Tak przylgnęło, już później kilka takich artykułów poszło. No jest mi niezmiernie miło, że jestem tak postrzegany. Powiedz mi, ile masz łącznie w swojej działalności restauracji, bo może będziemy w stanie w jakiś sposób to doprecyzować. To znaczy, jestem właścicielem 7 sieci franczyzowych. Jest to m.in. Biesiadowo, Western Chicken, Western Tortilla, Speedy Romano, Coffee Lofi, sklepy z zabawkami Toy Planet i nasza najnowsza sieć Amori Pomodori. No, łącznie w Polsce posiadamy ponad 100 lokali. W zasadzie działamy na terenie całej Polski. Czyli innymi słowy, dosyć proste i chwytliwe nazwy, ale wszystko po to, by trafić do klienta masowego z dobrym produktem. Tak, oczywiście, tak właśnie jest. Wsiadamy do samochodu i ruszamy w trasę. Dziękuję. Wojciechu, jak to się w Twoim życiu wszystko zaczęło, jeśli chodzi o tą gastronomię? Bo z tego, co słyszałem, dużo zawdzięczasz sanepidowi. Tak, to znaczy był taki okres w życiu, że w zasadzie miałem dużą nieruchomość, w której wcześniej była dyskoteka, byłem właścicielem tej nieruchomości. No i po tym, jak wypadł mi dzierżawca, nie wiedziałem, co zrobić za bardzo z lokalem, ale stwierdziłem, że jest to po prostu lokal w centrum Aleksandrowa. Wymyśliłem, że zrobię tam karczmę. No ale karczma miała być z muzyką na żywo. Cała filozofia miała być taka, że będzie piec opalany drewnem, golonki jakieś z tego pieca, no i oczywiście alkohole i muzyka na żywo. No ale zrobiłem cały ten lokal, już ogłosiłem, że będą imprezy i tak dalej. Puściłem w okolicy plakaty. Przyszły panie z sanepidu i stwierdziły, że no niestety nie odbiorą mi tego lokalu, ponieważ kuchnia, którą dysponuję, jest za mała. Nie wiedziałem też za bardzo, nie miałem doświadczenia w gastronomii. Nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić, tym bardziej, że no wszyscy już w Aleksandrowie Łódzkim byli nastawieni na to, że będzie ta pierwsza impreza już organizowana. No i tak od słowa do słowa z tymi paniami z sanepidu mówię, że muszę tak na dobrą sprawę już zacząć startować z tą karczmą. Co mam zrobić? One mówią, że one mogą mi to odebrać jako małą gastronomię. A ja mówię, a pizzeria jakby tu była? Mogę działać jako pizzeria? No, może pan działać. No i powstała pizzeria. Nie miałem za dużego wyboru. Była pizza opalana, z pieca opalanego drewnem. No po jakimś czasie się okazało, że to jest strzał w dziesiątkę. Z tego względu, że robiliśmy na tamte czasy największą pizzę w ogóle w okolicy. Klienci pojawiali się u nas z okolic 80 km od pizzerii. Także wyrób był dosyć dobry. Okazało się w ogóle, że lokal jest największą pizzerią w Polsce. Mieliśmy ponad 230 miejsc siedzących. A doszło do tego, że ludzie czekali po 2-3 godziny na stoliki w tej pizzerii. No i tak na dobrą sprawę, nie miałem wtedy żadnego pojęcia o franczyzie. To był mi całkowicie nieznany temat, nieznane hasło, nawet franczyza była dla mnie całkowicie obca. Zgłosił się do mnie mój kolega i po prostu z zapytaniem, czy by mógł lokal pod moją marką otworzyć w Łodzi. I to bardzo pasowało z tego względu, że większość klientów przyjeżdżała jakby do nas z Łodzi i wiedziałem, że wtedy delikatnie odciążę jakby ten lokal. A po kolei też to, że ludzie tyle czasu musieli czekać na stoliki, powodowało, że traciłem klientelę. No i otworzył pierwszy lokal jakby na franczyzie, franczyzowy lokal. Umowa dosłownie spisana na kolanie, dżentelmeńska. Za chwilę ktoś, kolejny klient się zgłosił, który miał ochotę otworzyć lokal pod moją marką, też w Łodzi. Otworzył jeden, później drugi, trzeci. Okazało się, że tamte lokale psują strasznie renomę. Ludzie zaczęli do mnie dzwonić z Łodzi, czy to aby na pewno jest ta sama pizzeria pod tą samą marką, ponieważ u mnie ten produkt smakuje super. W lokalach no niestety to już nie jest ta jakość. No wtedy tak na dobrą sprawę musiałem wypowiedzieć te pierwsze 3 umowy franczyzowe człowiekowi. No, to był duży ból, no bo mając 4 lokale franczyzowe trzeba wypowiedzieć 3 umowy, no to finansowo jest to duży uszczerbek, ale wiedziałem, że no muszę tak na dobrą sprawę zadbać o jakość, no bo w dzisiejszych czasach jakość jest jakby podstawą do rozwinięcia biznesu. W tamtym też czasie wpadłem na pomysł, że żeby w każdy lokal miał taką samą jakość, muszę założyć hurtownię. Znaczy tak naprawdę centrum logistyczne, które będzie zaopatrywać wszystkie moje lokale franczyzowe.
No i stworzyłem taką hurtownię. Na początku to było nic po prostu dużego, tylko zaopatrywałem się w jednym miejscu i rozwoziłem towar po tych pizzeriach, które się otwierały. Z czasem okazało się ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, no z tego względu, że naprawdę utrzymywaliśmy dosyć wysoką jakość. No po jakimś czasie, tak na dobrą sprawę, jak już powiedziałem, że powstają pierwsze lokale, wiemy, że to będzie sieć. Zakomunikowałem to w prasie, okazało się, że jest tylu chętnych, którzy chcieli otwierać jakby lokale pod naszą marką, że w pierwszym roku udało mi się otworzyć 30 lokali. Wtedy tak na dobrą sprawę... Który to był rok? 2007 rok. Wtedy tak na dobrą sprawę powstał taki największy boom na te nasze lokale sieciowe. Opisali całą tą sytuację, Forbes opisał całą tą sytuację. Podlinkujemy w opisie filmu, jakby sobie ktoś chciał poczytać. Tak, tak. No i wtedy po prostu nastał wielki boom, tak? Ludzie sami zaczęli się zgłaszać do nas. Tak na dobrą sprawę też jeszcze nie miałem za dużego doświadczenia w tej franczyzie. Nie dbałem za bardzo też o jakość jeszcze, jeżeli chodzi o wykończenie tych lokali. Jedno było dla mnie priorytetem, żeby umożliwić franczyzobiorcy otworzenie tanio lokalu. To był taki priorytet. W tamtych latach konkurencja krzyczała za otwarcie takiej pizzerii około 200-250 tysięcy. Moje hasło reklamowe było, że w mojej sieci można tą pizzerię otworzyć za 40 tysięcy. Dużo ludzi mi zarzucało, że tego się nie da zrobić. Ja po prostu bazowałem na tym, że wynegocjowałem u producentów sprzętu gastronomicznego duże upusty. Nie zarabiałem na tym. Klienci, franczyzobiorcy korzystali jakby z moich upustów. Poza tym miałem dogadane swoje ekipy remontowe, które wchodziły i robiły remonty za dużo niższe koszty niż normalne ekipy takie z zewnątrz, które przypadkowo trafiały do takich lokali. No i ta sieć po prostu bardzo mocno rosła. No później tak na dobrą sprawę udało mi się kupić sieć Western Chicken. No to był też taki, to dosyć była duża sieć, ale tak naprawdę po czasie okazało się, że bardzo źle przemyślane są jakby tutaj wątki franczyzy. Musieliśmy dużo pozmieniać, żeby ta sieć dalej funkcjonowała. No i z czasem oczywiście powstawały następne sieci. Powstała sieć Western Tortilla, to jest dosyć popularna sieć w tej chwili, która serwuje typowo dania meksykańskie, tortille, przeważnie tortille, no, to są tortille świata o różnych smakach. I do tej pory wszystkie lokale, które otwieramy, mają bardzo niski koszt otwarcia, przez co zarobek i zwrot inwestycji jest błyskawiczny. W zasadzie mamy takie sieci, gdzie zwrot inwestycji następuje od miesiąca nawet do trzech. Po trzech miesiącach można zwrócić całą inwestycję. A jakby nie było, no biznes gastronomiczny jest biznesem pewnym, który buduje się latami, tak? Na dobrą sprawę, tak, to jest biznes, który oczywiście też trzeba przypilnować. To nie jest tak, że to jest samograj, że się wrzuca pieniądze na konto i się czerpie z tego zyski. No dobrze, ale z Twoim know-how jest to dużo, dużo prostsze. Proponuję, żebyśmy do tej kwestii franczyzowej wrócili pod koniec dzisiejszego odcinka. Dobrze. To z tego względu, żeby też osoby, które o tym rodzaju biznesu słyszą pierwszy raz, nie zniechęcić do innych historii, których masz całe mnóstwo do zaprezentowania z racji długiego doświadczenia biznesowego. Pytałem Cię o Twój początek gastronomiczny. Teraz Cię zapytam o Twój początek w ogóle biznesowy. 17 lat, młody Wojtek, jeszcze w czasach szkolnych rozpoczyna prowadzenie komisu samochodowego i dzisiaj to brzmi jak niemożliwe. Jak to jest w ogóle możliwe, że Ty mając 17 lat byłeś szefem komisu samochodowego i sam sobie go założyłeś i miałeś tych aut naprawdę mnóstwo? Początek był jeszcze troszeczkę wcześniej. Początek wyniknął, po prostu pierwsze biznesy zacząłem robić przypadkowo, ponieważ byłem zawsze fanem motoryzacji. W wieku bodajże 15 czy 16 lat kupiłem pierwszego malucha właśnie. Ten maluch, no to były wszystkie moje oszczędności, jakie miałem. To był po prostu, no, samochód praktycznie nie do jazdy. On był tak rozklekotany w tamtych latach, że praktycznie każda jazda tym samochodem kończyła się w warsztacie samochodowym. No ale i za sekundę postanowiłem zmienić ten samochód. Wystawiłem dużo wyższą cenę niż sam za niego dałem. Ten samochód zszedł praktycznie od ręki. To były takie czasy, że było duże zapotrzebowanie na używane samochody. Samochód sprzedał się od ręki. Za te pieniądze kupiłem malucha, który był kilka lat młodszy. Okazało się, że też to była ruina. Nie znałem się jeszcze wtedy na samochodach. W ogóle nie miałem doświadczenia. No i podobna sytuacja. Kolejny raz wystawiłem ogłoszenie. Sprzedałem tego malucha od ręki. Zszedł. Praktycznie po dwóch transakcjach stać mi było na samochód o kilka lat młodszy, no i naprawdę już w dobrym stanie. Tak mi się spodobał ten biznes, że zacząłem naprawdę zarabiać duże pieniądze jak na młodego człowieka, że zacząłem handlować tymi samochodami dosłownie pod domem.
Potrafiłem w tygodniu sprzedawać 4-5 samochodów. No to dzisiaj tyle samochodów niektóre komisje sprzedają w tygodniu. No ja robiłem to po prostu jako młody człowiek, dzieciak praktycznie jeszcze pod domem. Ile lat miałeś wtedy? 15-16 lat, mniej więcej. No później no spotkała mnie bardzo nieprzyjemna sytuacja. Moje takie marzenie to było kupno Poloneza. No to już był taki samochód, o którym tam w ogóle marzyłem latami. No i nazbierałem tyle pieniążków, że już stać mi było na tego Poloneza. No i ten Polonez, no kupiłem prawie nowego Poloneza. Ale Poloneza czy Poloneza Karo? Poloneza Karo. Pierwszy okay. Polonez Karo. Tak. W zasadzie nowy model zupełnie. No i co się okazało? Ja ten samochód, straciłem ten samochód, bo ten samochód był wypożyczony z wypożyczalni samochodów i po prostu jakaś nieuczciwa osoba mi w tym czasie ten samochód sprzedała. Sprawdzałem go na policji i tak dalej, on nigdzie nie figurował, bo on oczywiście nie był kradziony. Dopiero kiedy ja użytkowałem ten samochód, to w tym czasie tam po 2-3 tygodniach właściciel wypożyczalni zgłosił, że ten samochód mu zaginął. No i no niestety, musiałem zaczynać wszystko od zera. Miałem... Od czego zacząłeś wtedy? No wtedy zacząłem od malucha, z powrotem zacząłem od malucha. Kupiłem znowu za jakieś tam nieduże pieniądze malucha, znowu zacząłem sprzedawać te maluchy pod domem, no ale stwierdziłem, że tak na dobrą sprawę można zrobić dużo większy biznes, otwierając komis samochodowy. Nie miałem swojego kapitału, więc komis wydawał mi się pomysłem takim, że po prostu ludzie sami wstawią mi samochody i obracając czyimiś samochodami, zrobię biznes. No i tak się stało. Dosłownie na początku otworzyłem komis bez biura, umowy pisałem na masce samochodu, ale było takie zapotrzebowanie w tamtych latach, że no tam w ciągu 2-3 dni zgromadziłem flotę około 150 samochodów na placu. Musiałem ten plac zaraz powiększać, to był taki stary sad, karczowałem drewno i tak dalej, drzewa. W tych okolicach gdzieś? To było w samej Łodzi. Okay. W samej Łodzi. No po prostu wszystko własnymi rękoma to było robione. Ciężka praca fizyczna, no ale biznes był na tyle opłacalny, że dosłownie po kilku dniach zarobiłem już na pierwsze biuro, postawiłem już to pierwsze biuro na placu i zaczęło to wszystko wyglądać dosyć profesjonalnie. I ile samochodów finalnie sprzedałeś? To znaczy w pierwszym roku działalności sprzedałem ponad 1800 samochodów na jednym placu, a stworzyłem całą sieć tych komisów i miałem tak docelowo 4 komisy takie dosyć duże w samej Łodzi. Dzisiaj praktycznie jest to nieosiągalne w komisach, no bo jest inna koniunktura jakby na zakup używanych pojazdów. Był to bardzo duży biznes, który prowadziłem też kilka lat, 3-4 lata. Kilka tysięcy samochodów sprzedałem w tym czasie. Z roku na rok ta sprzedaż samochodów spadała, ponieważ rynek się bardzo zasycał, coraz więcej samochodów było sprowadzanych z Niemiec, z rynku europejskiego. Ja tak na dobrą sprawę nigdy w życiu nie wyjechałem po żaden samochód za granicę. Nigdy nie sprowadziłem żadnego samochodu. A skąd u Ciebie w ogóle pomysł na to, by się skalować w każdej swojej działalności? To znaczy, skąd pomysł? Trzeba się sprawdzać w każdym biznesie. Moje takie główne założenie to jest takie, że takie powiedzenie jest moje, że nie sztuką jest wejść w biznes. Sztuką jest w odpowiednim momencie z tego biznesu wyjść. Czyli trzeba umieć się po prostu przebranżowić jak najszybciej. Jeżeli widziałem, że biznes samochodowy podupada, w pierwszym roku powiedzmy sprzedałem na jednym placu 1800 samochodów, w drugim sprzedaż spadła, nie wiem, do poniżej 1000 samochodów, to wiedziałem, że z roku na rok będzie coraz gorzej. W odpowiednim momencie udało mi się to sprzedać, wyjść jakby z tego biznesu. I środki zainwestować dalej. Drugą moją taką branżą była branża, otwierałem nad morzem salony gier dla dzieci. Z fliperami. Flipery, boksery, cymbergaje, symulatory. Branża była bardzo dobra, bardzo chłonna. Otworzyłem też produkcję tych automatów. Produkowałem w tamtych latach właśnie boksery, darty, lotki, piłkarzyki. Które to lata były? Myślę, że gdzieś 98 rok, 2000 rok. Czyli maksymalnie. Możliwe, że tak. Jeżdżąc gdzieś nad morze na wakacje, na pewno, mieliśmy jakiś kontakt. Tak, na pewno była szansa, że gra się jakby na moim sprzęcie. Do dzisiaj zresztą gdzieś tam nad morzem widuję jeszcze logowany sprzęt moją marką. No bardzo dobry biznes, który też w pewnym momencie się skończył, bo po prostu przybywało tak dużo konkurencji, że no nie opłacało się już w pewnym momencie tego biznesu ciągnąć. I też go sprzedałeś? Tak, znaczy po pojedyncze automaty posprzedawałem, ale wyszedłem praktycznie na zero już na końcu z tego biznesu, bo ostatni sezon nakupowałem tego sprzętu co nie miara. Okazało się, że sezon był tak nietrafiony, że nie dość, że padało, to jeszcze no praktycznie ten sprzęt się nie miał prawa zwrócić. No i co, no musiałem zacząć od nowa, no taki kolejny znowu pomysł, znaczy przez moment nie wiedziałem, co ze sobą robić, dlatego otworzyłem kolejny komis samochodowy. Żeby chwilę przeczekać, żeby chwilę pomyśleć nad nowym biznesem. No i później od razu po tym komisie samochodowym wpadł pomysł,
Biesiadowa, czyli tego pierwszego biznesu gastronomicznego. I co ciekawe, w swoich pizzeriach też masz ofertę wegańską chociażby, więc tak, widać, że obserwujesz rynek, trendy i starasz się między innymi to wprowadzać do swojej oferty, choć oczywiście jest też mnóstwo tradycyjnych potraw, składników i to, co cieszy się największą popularnością w karcie dań, na pewno się znajdzie. A zastanawia mnie taka kwestia, bo podróżujesz trochę po kraju, wspominałeś o tym, że czasami widujesz jeszcze jakieś pojedyncze flipery, na przykład na promenadach jakichś nadmorskich kurortów, że tak to określę, a jedziesz sobie na przykład przez Polskę i mijasz szyldy swoich firm i nawet nie wiedziałeś, że tutaj są zlokalizowane? No faktem, że przy tylu sieciach nie pamiętam wszystkich lokalizacji. Sieci nasze są rozrzucone po całej Polsce i często właśnie jest taka sytuacja, że jadę gdzieś i patrzę na przykład Biesiadowo albo Western Tortilla tu się znajduje. Wtedy chętnie też korzystam z usług tego punktu, tak? Odwiedzam ten punkt. Jaka jest perspektywa dla branży gastronomicznej? Bo ceny rosną nieprawdopodobnie i każdy, kto odwiedza jakieś restauracje, zauważa, że te rachunki z roku na rok są coraz wyższe. Tak, oczywiście. Ceny rosną straszliwie w ostatnim okresie, ale to wiadomo, że ceny półproduktów jakby rosną. Każdy restaurator musi podnosić te ceny ze względu na koszty produkcji. Albo robić mniejsze porcje po prostu. Albo robić mniejsze porcje. No tak, ale jeżeli ktoś od lat słynie z tego, że robi pizzę powiedzmy 60 cm, to ciężko mu jakby zmniejszać tą pizzę albo ją wypłaszczać, tak? Mniej ciasta wrzucać. Po prostu musi podnosić tą cenę. No i taka będzie koniunktura na najbliższe miesiące, jak nie lata, tak? Że niestety ceny w gastronomii będą musiały rosnąć. Jest jakaś szansa na zabezpieczenie się przed tą inflacją z Twojej perspektywy? Nie, żadnej szansy nie ma, niestety. Podwyżki dotyczą praktycznie całego asortymentu gastronomicznego. Tak jak w naszym przypadku, no to cena sera robi bardzo dużą tutaj różnicę jakby w cenie produktu samego, cena mąki i tak dalej. To wszystko idzie w górę. No nie ma szans zakontraktowania sera w taki sposób, żeby sobie zrobić na magazynie, nie wiem, kilkaset ton tego sera. Bo to jest produkt, który się po prostu popsuje. A jeśli chodzi o trzymanie jakości już w Twoim biznesie franczyzowym, to chociażby sieci popularnych fast foodów zlokalizowane na całym świecie charakteryzują się tym, że smak jest bardzo powtarzalny. Jest taka globalizacja gastronomiczna, można tak było powiedzieć. I uważasz, że to jest absolutnie niezbędne, by był jeden dostawca i jeden rodzaj produktów, żeby ten smak był powtarzalny, czy aż to tak istotne nie jest? No jest to, dla mnie jest to najistotniejsze. Dlatego, że w każdym punkcie franczyzowym smak powinien być ten sam. Wiadomo, że dostarczając tą samą szynkę, ten sam ser, pizza teoretycznie, powiedzmy teraz nawiązuje do pizzy, powinna mieć ten sam smak. Oczywiście później dużo zależy od człowieka, który wykonuje ją, no bo taką pizzę można, nie wiem, za długo przytrzymać w piecu. Można wrzucić, składniki są rzucane ręcznie na pizzę, powiedzmy. Można wrzucić mniej składników, więcej. Tutaj może być delikatna różnica w smaku, ale jakby produkty cały czas trzymają ten sam smak. Nie wyobrażam sobie dzisiaj, żeby można było rzucić produkt seropodobny, powiedzmy, na pizzę. To już jest po prostu... Ale mnóstwo jest sieciowych restauracji, które cechują się fatalną jakością, mimo tego otwierają się nowe punkty. Jak to tłumaczyć? Właśnie nie wiem, jak to tłumaczyć, ale ja nie widzę szans rozwoju. Przynajmniej długoterminowo, no bo tak na dobrą sprawę, taką gastronomię, gdzie jest niska jakość, można otworzyć ewentualnie, i dużo ludzi tak otwiera, w miejscowościach turystycznych. No, liczą na to, że jest taki przemiał ludzi, że raz ktoś przyjedzie, już nie wraca. Ale na dobrą sprawę, otwierając w małej miejscowości, my otwieramy się w miejscowościach nawet powyżej 10 tysięcy mieszkańców, otwierając się w takiej miejscowości, wiadomo, że klientela jest cały czas ta sama. Jeżeli raz się sparzy tego klienta, to niezadowolony klient jeszcze daje negatywne komentarze i tak dalej. Źle to komentuje, traci się klientów wielu. Stracić biznes w takiej miejscowości to jest 5 sekund. Jeżeli mówimy o samej jakości, no to jakość w swoim lokalu wiedziałem, jak pilnować. To był dla mnie zawsze priorytet. Każda pizza, która na dobrą sprawę wychodziła do klienta, ja musiałem ją zobaczyć, czy ona nie jest spalona, czy ma odpowiednią jakość. W tej chwili dalej jest to kontrolowane, są potwierane sieci, ale mamy cały dział kontroli. To jest kilka osób, które dzień w dzień jeżdżą, sprawdzają jakość na kuchni, sprawdzają jakość produktów. Praca polegająca w skrócie na jedzeniu pizzy. Tak. Każdy z naszych szkoleniowców, z naszych kontrolerów jest równocześnie szkoleniowcem, także wchodząc do lokalu, jeżeli coś jest nie tak, on jest w stanie się przebrać w fartuch i pokazać, jak naprawdę powinna ta pizza wyglądać. Zresztą z każdej takiej kontroli też zostawiany jest właścicielowi, bo właściciel nie zawsze jest w takiej restauracji, mówię o franczyzobiorcy, zostawiany jest też protokół z takiej kontroli, który mówi, co powinien taki właściciel, co franczyzobiorca poprawić w jakości swojej restauracji. Mhm.
co poprawić w jakości restauracji, to można faktycznie ustalić, ale gdzieś trafiłem na badania, że naprawdę osoby prowadzące własną działalność gospodarczą żyją o parę lat krócej z racji różnego rodzaju stresów i chorób psychosomatycznych. To znaczy, jestem osobą, która jest naprawdę bardzo mocno odporna na stres. Uważam, że żadna sytuacja nie powinna wprowadzać przedsiębiorcy w panikę taką. Stres prowadzi do swego rodzaju paniki. Na dobrą sprawę, ja no nie wiem, jakby mi dzisiaj się dom palił, no to lecę po kiełbaski, żeby fajnie sobie ognisko na tym usmażyć. Nie ma co się przejmować. Tak na dobrą sprawę człowiek nie ma wpływu na niektóre rzeczy. Trzeba po prostu usiąść w tym momencie, pomyśleć spokojnie nad tym, co robić dalej. I to wszystko. No ale czasami poza naszą kontrolą są kwestie zdrowotne. Ty swoją pracowitość, zawziętość przepłaciłeś bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi. Czy sukces biznesowy wart był więcej niż zdrowie? No to ciężko powiedzieć, miałem tam przez moment problemy sercowe, dosyć mocne, no ale to ciężko powiedzieć, że to było spowodowane tym, że prowadziłem biznes, bo raczej nie wiążę tego z biznesem. Mnie tak na dobrą sprawę biznes nie stresuje. Dla mnie biznes jest przyjemnością. Zawsze. Zawsze był i zawsze będzie. A jak sobie w tej chwili radzisz? Bo chciałbym, żebyś naszym widzom dzisiaj pokazał, że mogą swoje życie przewartościować, nim ruszą w ten jednokierunkowy zaułek sugerujący no, prostą drogę na oddział intensywnej terapii, bo twoje serce z wydolnością spadło do kilkunastu procent swego czasu i od tamtego czasu też ty zwolniłeś i postanowiłeś się bardziej delektować życiem, prawda? Tak, tak. To znaczy zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby firma była na tyle dobrze ustawiona, żeby była w stanie się sama prowadzić. Faktem, że w momencie, kiedy miałem problemy duże sercowe, postanowiłem przewartościować swoje życie, dużo więcej czasu poświęcam rodzinie, podróżom i tak dalej. I co? No myślę, że każdy przedsiębiorca, oczywiście początek nigdy nie jest łatwy w biznesie. Zawsze trzeba troszeczkę włożyć swojego serca, troszeczkę zawsze nerwów trzeba włożyć. Ale tak na dobrą sprawę, no nie wolno się tym wszystkim stresować. Trzeba po prostu zacząć myśleć. Myślenie, jeszcze raz myślenie. I myśleniem doprowadzać po prostu do kolejnych sukcesów. Ty prowadzisz swoją firmę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Niektórzy będą się zastanawiali, dlaczego? Bo jednak bierzesz na siebie ryzyko. Ryzyko też poniekąd związane z działalnością twoich franczyzobiorców. Więc jak to tłumaczyć? To znaczy nie ponoszę ryzyka jakby działalności moich franczyzobiorców. To są niezależne firmy. Jednoosobową działalność gospodarczą, firmę Wojtek, prowadzę od 1994 roku. I nie widzę potrzeby przekształcenia się w żadne spółki. Uważam, że przy jednoosobowej działalności gospodarczej człowiek ma dużą możliwość podejmowania szybszych decyzji. Ja tak na dobrą sprawę podejmuję wiele tych decyzji, ponieważ przedsiębiorstwo jest dosyć mocno rozwinięte. Oprócz tej gastronomii mamy portal do zamówień, Zjemy Co. To też jest taka duża nasza działalność. Zajmujemy się też najmem nieruchomości i tak dalej. Mamy dużo jeszcze jakby takich gałęzi. No i po prostu no, trzeba myśleć, co się robi, tak? Trzeba myśleć, co się robi. I konsekwentnie do tego dążyć, tak, do sukcesu. I być może do wszelkich spółek zniechęciły Cię doświadczenia Twoich znajomych pewnie, tego, co obserwujesz przez lata, prawda? Jeżeli chodzi o spółki, no to też no, jeżeli to są spółki wieloosobowe, no to bardzo często kończą się no, tragicznie. Ostatnio nawet Twój rozmówca też mówił o jakiejś tam nieprzyjemnej sytuacji związanej z oszustwem przez wspólnika. No, na parę milionów złotych. Parę milionów złotych. I jeszcze 20 milionów straty dotacji, prawda? Tak, tak, tak. Także uważam, że jednoosobowa działalność gospodarcza, jeżeli człowiek nie opiera się na jakichś tam kredytach i tak dalej, jest wskazana. No ale parę miesięcy temu pojawiła się informacja o Nowym Ładzie, o tym, że 9% składki zdrowotnej w przyszłym roku będzie płaciła osoba prowadząca działalność gospodarczą od dochodu. No to w przypadku wielu przedsiębiorców to jest, no nie powiem, że gwóźdź do trumny, ale drastyczne ucięcie zysków. Znaczy ja osobiście uważam, że w przypadku wielu przedsiębiorców to będzie gwóźdź do trumny. Konkretnie to będzie gwóźdź do trumny, bo na dobrą sprawę w tej chwili już niektóre organizacje, które zrzeszają przedsiębiorców, obliczyły, że koszty prowadzenia działalności, jednoosobowych działalności i małych, średnich przedsiębiorstw wzrosną o 40 parę procent. To dla niektórych będzie naprawdę masakra. No ale trzeba umieć też jakby dostosować się do tego Nowego Ładu.
Ja też już w tej chwili robię powoli różne zmiany w firmie, które będą generowały jakieś tam pewne koszty, żeby ciąć jakby te podatki, tak, i to wszystko. No dobrze, ale planujesz pogodzić się z tym losem i płacić tę składkę zdrowotną? No jak wejdzie, to nie będzie wyjścia. No nie będzie wyjścia, nie będzie wyjścia. Ale jak do tego podchodzisz? Jak sobie to racjonalizujesz? No ja uważam, że to jest po prostu tragedia. Uważam, że to jest najgorsze posunięcie naszego rządu w ostatnim okresie i naprawdę małe, średnie firmy, które są całym sektorem jakby napędowym gospodarki polskiej, przestaną się rozwijać. 2 miliony osób. Tak. To jest sporo. Bardzo dużo. W Twoim przypadku te 5%, bo już się mówi, że z tych 9 zejdzie się do 5 i być może będzie to progresywnie w kolejnych latach postępowało, co jest w miarę oczywiste, że ciężko było się spotkać z entuzjazmem przy okazji 9%, to będzie dla Ciebie dużym problemem biznesowym, czy niekoniecznie? Będzie dużym problemem biznesowym. No na pewno mojej firmie to nie pokona. Tyle lat tutaj walczę na różnych, przy różnych koniunkturach rynkowych i dałem sobie radę, także firma będzie dalej istniała, ale na pewno zabierze to sporą część zysku. Jaki to jest ogólnie biznes, mam na myśli franczyzy? Bo wydaje mi się, że dajesz komuś know-how, a mógłbyś się skalować z własnym kapitałem, jeśli by sytuacja była sprzyjająca. Nie chodzi o to, też nie dałoby rady dopilnować powiedzmy 100 lokali naraz. Mogłoby się skończyć to właśnie ciężką porażką z tego względu, że nie byłbym w stanie być może dopilnować jakości w tych lokalach i tak dalej. Franczyzobiorca od nas dostaje całe know-how i wchodzi jakby w gotowy biznes, nie musi się przejmować. Tak na dobrą sprawę sprawdzamy mu punkt, czy punkt się nadaje. Dostaje od nas wszystko, całe wyposażenie. Poza tym koszt otwarcia takiego lokalu jest kilkukrotnie niższy niż otworzenie samemu takiego lokalu. Przez to zwrot inwestycji jest też dużo, dużo szybszy. Następną kwestią jest sama reklama. Człowiek otwierający powiedzmy pizzerię samemu pod własną marką nie jest w stanie w życiu położyć takich pieniędzy na reklamę, jaką kładziemy my jako sieć. Firma jest znana w całej Polsce. Mamy lokale w zasadzie w każdym jednym punkcie Polski, także marka jest rozpoznawalna, od tylu lat działamy. To też bardzo przyciąga klientów. W dużych miastach szczególnie w tej chwili jest już taki trend klientów, że praktycznie lokale, które nie są sieciowymi lokalami, nie istnieją. Ktoś tam robił jakieś badania takie, że otwierając lokal pod swoją marką, ma się mniej więcej 5% szans na to, że ten lokal przetrwa tam pierwsze, nie wiem, 2-3 lata. Z czego się to bierze, że u Ciebie jest taniej niż samemu? Z tego względu właśnie, że mam dogadane bardzo dobre ceny na sprzęt gastronomiczny u producentów. Mam dogadane ekipy remontowe, które wykonują wszystkie remonty tych lokali i tak dalej. Jest to kilkakrotnie taniej. Ma ktoś 200 tysięcy złotych. Myśli o tym, by aktywować swoją działalność gospodarczą, bo na przykład solidnie oberwał jeden z jego fundamentów biznesowych w czasie pandemii. To co Ty radziłbyś z tymi pieniędzmi zarobić? Jak je można zainwestować? To znaczy w naszym przypadku na pewno główną taką działalnością to jest właśnie sieć pizzerii Biesiadowo. Ona nie wymaga aż takiego wkładu finansowego, bo tak na dobrą sprawę małą pizzerię, mały rozmiar tej pizzerii 70-80 metrów otwiera się już od 55 tysięcy złotych. Przy 200 tysiącach naprawdę można otworzyć, to jest za duża nawet kwota na inwestycje w lokal 150 metrów. Ale jest to bardzo opłacalne, szybki zwrot inwestycji, dużo klientów. Myślę, że warto pomyśleć też o takich biznesach franczyzowych, jako nawet o drugim filarze swojej działalności. Jest to zawsze pewny biznes, gastronomia jest pewna, nawet tak jak wcześniej mówiłem, przy lockdownie nie za bardzo ucierpieliśmy z tego względu, że we wszystkich naszych sieciach podstawą są dowozy. No i po prostu mimo tego, że sale mniej działały, znaczy nie działały w ogóle, sale konsumpcyjne były zamknięte, to tak na dobrą sprawę i tak wywozy generowały nam zyski. A duży jest problem z pozyskaniem sensownych pracowników na rynku? To znaczy pracownicy oczywiście, jak każdy wie, dzisiaj jest to największy problem, ale sieci gastronomiczne nie mają aż tak dużego problemu. Jesteśmy w stanie zapłacić troszeczkę więcej niż płaci rynek, niż płacą normalne powiedzmy pizzerie pod własną marką, z tego względu, że u nas generują się też inne obroty. I tak na dobrą sprawę dosyć łatwo jest przyciągnąć tych pracowników do lokali. Tutaj mogę powiedzieć, ile mniej więcej franczyzobiorcy mogą zarabiać na takim lokalu. Otwierając taki swój lokal powiedzmy pod marką Biesiadowo, pakując w niego 50 tysięcy, bardzo często się może zdarzyć, że inwestycja zwróci się już w pierwszym miesiącu.
Przeważnie taka inwestycja zwraca się około 3 miesięcy. Czyli innymi słowy zysk na poziomie kilkunastu tysięcy złotych. Tak, i to o tyle jest to fajny biznes, że on zarabia praktycznie od pierwszego dnia. Nie ma tak, że trzeba czekać jak przy innych biznesach kilka miesięcy, żeby w ogóle zacząć osiągać jakiekolwiek wpływy. On po prostu zarabia od pierwszego dnia. Jeżeli jest dobra reklama, dobry marketing zrobiony w terenie, gdzie znajduje się taki lokal, no to praktycznie od pierwszego miesiąca franczyzobiorca zarabia pieniądze. Chciałbym z Tobą tak holistycznie porozmawiać o życiu tak, tego tak. Przedsiębiorcy aktywnego jak najbardziej. To teraz przejdziemy na rentierstwo, dochód pasywny, coś, co jest łatwe i przyjemne, przynajmniej w teorii. Ty środki zgromadzone starasz się reinwestować nie tylko w swój standardowy biznes, ale także jako lokata kapitału na różnego rodzaju nieruchomości te środki przelewasz. Czy Twoim zdaniem to jest najlepsza możliwa forma w tej chwili, biorąc też pod uwagę tę bańkę, o której się mówi w kontekście rynku nieruchomości właśnie? To znaczy, ja nie inwestuję w żadne mieszkania. Uważam, że na dzień dzisiejszy akurat ceny mieszkań są bardzo mocno napompowane. I nie wiadomo tak na dobrą sprawę, jak się to skończy. Od lat inwestuję natomiast w nieruchomości komercyjne, czyli są to obiekty, które jestem w stanie wynajmować pod firmy różnego rodzaju. No i kupując nieruchomość oczywiście w dobrym punkcie, trzeba się mocno też zastanowić, jaką tą nieruchomość chce się kupić. Zawsze jest gwarancja, że ta nieruchomość zostanie wynajęta. Poza tym dla mnie, jeżeli mówimy o mieszkaniówce samej, jest troszeczkę źle skonstruowane prawo ochrony lokatorów. Na dobrą sprawę później, jeżeli trafi się szkodnika, który mieszka, dewastuje mieszkanie i tak dalej, bardzo ciężko jest się go pozbyć. Dlatego dla mnie to nie jest dobry biznes. Przy lokalach komercyjnych jest czysty temat. Jeżeli wchodzi firma, która wynajmuje lokal, nie płaci, no to po prostu się żegnamy i tyle. Jest to dobry biznes, jest to biznes pasywny, ale to nie jest biznes agresywny. Jeżeli człowiek chce się dorobić szybko dużych pieniążków, to raczej nie powinno się inwestować w nieruchomości. To jest biznes, gdzie leżą sobie już jakieś pieniądze na kupce, wtedy możemy inwestować w te nieruchomości i one sobie są w stanie zarabiać tam powiedzmy 10% rocznie. To mniej więcej tak się liczy zwrot z nieruchomości. Natomiast jeżeli ktoś szuka biznesu, który szybko go wzbogaci, no to wtedy na pewno polecam gastronomię, bo ten biznes się zwraca błyskawicznie. Przy dobrze dopilnowanym lokalu, przy dobrze prowadzonym swoim własnym marketingu, na pewno zarabia się na tym duże pieniądze i w szybkim czasie jest zwrot. No ale wiesz, że to źle koresponduje z tym, co się działo w minionych czasach. Mam nadzieję, że to nie wróci. Mam na myśli tutaj zamknięcia hurtowe różnego rodzaju restauracji. No, my widzieliśmy raczej upadających przedsiębiorców z branży gastronomicznej, a nie wzrosty. Tak, tak, ale tak jak wcześniej powiedziałem, ja troszeczkę inaczej na to wszystko patrzę z tego względu, że nasze wszystkie biznesy oparte są na dowozach. I no to są naprawdę biznesy, którym ciężko jest zrobić krzywdę nawet w momencie całkowitego lockdownu. Ludzie, proszę tylko pamiętać, że ludzie zawsze muszą jeść, nie każdy potrafi gotować i nikt nie jest w stanie wprowadzić takiego lockdownu, żeby jedzenie nie mogło przyjechać do domu, żeby nie mogło być dostarczone. Bo to by po prostu spowodowało, że ludzie niektórzy by nie mieli w ogóle co jeść. No te argumenty do mnie trafiają i Ty wolisz małymi kroczkami rozwijać swoją sieć franczyzową, niż powiedzmy wchodzić w jakieś wielkie spółki albo innymi słowy zajmować się klientem premium i stawać się jakimś towarem ekskluzywnym, luksusowym. To jest klucz do sukcesu w polskiej gastronomii? Tak, tak. Parę lat temu nawet też podczas jednego z wywiadów powiedziałem, że no, we wszystko mogę wejść w gastronomii, tylko nie w restaurację typu premium. Jest to dla mnie już zupełnie inna półka jakby klientów. Dużo więcej ludzi ma potrzebę wydania małych pieniędzy na fast foody, na pizzę, na szybkie dania, niż jednak klientów premium, którzy idą do restauracji jednorazowo wydają kilkaset złotych na kolację. Tak. A pakowanie środków w żywność ekologiczną, w tą kuchnię roślinną, Twoim zdaniem ma sens, jest bardzo rozwojowe? Jeśli tak, to w jakiej perspektywie można spodziewać się tutaj prawdziwego boomu? Bo on już powoli się dzieje, prawda? W różnych sklepach, hipermarketach żywność wegańska nawet jest dostępna od ręki. To znaczy, jeszcze parę lat temu ten temat był podejmowany przez różne sieci. Wszystkie te sieci kończyły wielką plajtą. Nie było po prostu mody na jedzenie wegańskie, wegetariańskie i tak dalej. Niektórzy ludzie oczywiście mieli tą świadomość, że jest to zdrowe jedzenie i tak dalej, ale to była garstka ludzi.
od paru lat postrzeganie jakby ludzi w tym temacie zmienia się. Coraz więcej ludzi dąży do ekologii. Sami widzimy, że pozbywamy się już naczyń plastikowych, słomek plastikowych na rzecz słomek, powiedzmy, papierowych i tak dalej, i tak dalej. I świadomość ludzka rośnie. Na dzień dzisiejszy pojawiają się już pierwsze firmy, które zapewniają żywienie, które bardzo przypomina mięso, a jest po prostu robione z roślin. I myślę, że w najbliższych latach to będzie bardzo, bardzo mocno rozwojowa branża i też zastanawiam się, czy też nie tworzyć kolejnej sieci z takim jedzeniem. W najbliższym czasie ta żywność taka ekologiczna, która nie jest związana z mięsem, jest to syntetyczne mięso, na pewno podbije rynek. No dobrze, rozmowa pełna konkretów. Cechują cię żołnierskie stwierdzenia, nie wchodzisz w detale, odpowiadasz w bardzo zdecydowany sposób. Takim też chyba jesteś na co dzień człowiekiem, prawda? Tak, tak, tak. Lubię konkrety. Czy jest coś, co, Wojtku, chciałbyś na koniec naszego dzisiejszego spotkania powiedzieć naszym widzom? Drodzy widzowie, zainteresujcie się biznesami, zacznijcie działać. Nie ma co czekać, trzeba po prostu wziąć się za swój biznes. To jest najprzyjemniejsze, jeżeli zobaczycie, że możecie osiągnąć sukces w jakimkolwiek biznesie, róbcie to. I to wszystko. Tak jak cały wywiad, bardzo konkretnie. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia na drodze. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Halo, halo, a czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.